prawie 3 miliardy złotych. Tyle musiałby przeznaczyć polski rząd na wypłatę dodatku węglowego w samym województwie śląskim. To właśnie tu padł rekord. Suma złożonych do tej pory wniosków to około 2,8 miliarda złotych. Na razie jednak pieniędzy nie dostanie nikt, ponieważ pieniądze z Ministerstwa Klimatu i Środowiska do żadnego z województw jeszcze nie trafiły, a miasta i gminy skarżą się na problemy z weryfikacją złożonych wniosków. Samorządowcy już niedługo otrzymają właśnie takie wytyczne, w jaki sposób weryfikować wnioski. Bez tej weryfikacji, pewnie takiej uszczelnionej, do tej pory, do 5 września gminy złożyły zapotrzebowanie na 2 miliardy 800 milionów złotych. Ale podkreślam, to jest przed wejściem nowelizacji ustawy, czyli tutaj jeszcze przed tą ściślejszą weryfikacją przez gminy. Według przyjętej 5 sierpnia ustawy dodatek węglowy miał być wypłacany do 30 dni od momentu złożenia wniosku i jego pozytywnej weryfikacji. Ta ostatnio jest jednak trudna, bo szybko okazało się, że wnioskodawcy, naciągając rzeczywistość, we wnioskach deklarowali nieprawdziwe informacje. Dlatego podczas najbliższego posiedzenia Sejm będzie głosował nad poprawkami do ustawy. Chodzi przede wszystkim o zwrócenie uwagi na kwestie formalne, czyli aby móc brać pod uwagę punkty adresowe, a nie gospodarstwa domowe. Ważną kwestią będzie także uwzględnienie tych 60 dni. Tu będziemy mieć konkretną datę, w jakim terminie powinny pieniądze zostać wypłacone. Natomiast dzisiaj też mówimy o sytuacji, kiedy prawie 8 tysięcy wniosków w Katowicach przyjęliśmy, natomiast żadne wypłaty do tej pory w Katowicach nie miały miejsca. Zainteresowanie dofinansowaniem do zakupu węgla, choć mniejsze niż w pierwszych dniach po ogłoszeniu naboru, wciąż jest duże. Jedynym warunkiem, jaki do tej pory trzeba było spełnić, to zarejestrowanie źródła ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla samorządów to niewystarczające narzędzie, tym bardziej, że wiele osób rejestracji dokonuje dopiero teraz. Tą ustawę, można powiedzieć, że to zarządzenie wprowadzono z 16 na 17 ad hoc. Nie mieliśmy czasu na przygotowanie chociażby nawet druków, na przygotowanie systemów elektronicznych, bo można by pewne rzeczy było łatwiej może wprowadzać, weryfikować elektronicznie. Nie wprowadzono też takiej bazy ogólnopolskiej, gdzie moglibyśmy weryfikować, czy na przykład mieszkaniec, który złożył w Sosnowcu, też na przykład nie złożył w Będzinie albo w Katowicach. To jedyne z wielu nieprawidłowości, których mieszkańcy mogą dopuszczać się, składając wniosek. Na gminy nie wpływają podwójne dokumenty z jednego adresu, ale na dwie osoby fizyczne. Bo na przykład małżonkowie w separacji przekonują, że prowadzą osobne gospodarstwa domowe. Procedowana nowelizacja niektórych zapisów ustawy ma uniemożliwić ubieganie się o dodatek przez osoby do tego nieuprawnione. Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wpłynęło już 7800 wniosków o przyznanie dodatku węglowego. Pracownicy MOPR zdążyli już przeprocedować ponad 6000 wniosków. I gdybyśmy tylko mieli pieniądze na koncie, pieniądze rządowe, to moglibyśmy już rozpocząć wypłaty. Na razie tych pieniędzy nie mamy. Złożyliśmy zapotrzebowanie o prawie 20 milionów złotych na realizację wniosków w miesiącu wrześniu. Jak wynika z najnowszych danych, zainteresowanie dodatkiem węglowym w skali całego kraju jest większe niż przeznaczona na ten cel pula pieniędzy, która wynosi ponad 11 miliardów złotych. Katowice mają być mniej zakorkowane, a miejsca parkingowego nie trzeba będzie szukać w ciemno. Taka wizja może się spodobać kierowcom i tak ma działać inteligentny system transportowy, na który miasto wyda prawie 90 milionów złotych. Ma się składać z kilku elementów, w tym systemu informacji parkingowej. Dzięki takiej celowanej informacji o wolnych miejscach parkingowych kierowcy nie będą musieli szukać tych miejsc, tylko będą bezpośrednio jechali w te obszary, gdzie te wolne miejsca się znajdują. Analogicznie taki kolejny system, który będzie też pozwalał te czasy optymalizować, to system informacji dla kierowców o czasach przejazdu przez miasto, dojazdu do centrum, do takich newralgicznych punktów oraz kierowanie na trasy alternatywne w sytuacjach, gdyby wystąpiły jakiekolwiek zatory. Zatory występują, gdy cokolwiek wydarzy się na jednej z głównych dróg przebiegających przez miasto, choć Katowice chwalą się, że i tak jeździ się tu lepiej niż w innych miastach. Przyznam, ze zdroszczą układów drogowych, które tutaj mamy i tym się też chwalimy. Zresztą wychodzi to w różnych rankingach, że miasto Katowice jest jednym z najmniej zakorkowanych miast, ale oczywiście musimy myśleć cały czas o poprawie tego ruchu, właściwie płynności tego ruchu przez miasto, bo to wpływa również na ekologię i na tym nam też bardzo zależy. Stąd ITS, ale stąd też jakby wejście na inny poziom sterowania ruchem. Na inteligentny system transportowy złożą się tysiące elementów. Będą to m.in. kamery, czujniki i pętle indukcyjne. Wymienić trzeba będzie semafory sygnalizacji świetlnej na 112 skrzyżowaniach. W mieście pojawi się 17 znaków zmiennej treści. Systemem inteligentnego parkowania zostanie objętych ponad 2000 miejsc postojowych, a o ich zajętości będzie informowało 12 tablic.
Będzie praktycznie wszystko się odbywało automatycznie, jednakże operatorzy będą mieli wpływ na przepustowe skrzyżowań, czyli jeżeli czujniki oraz kamery zamontowane na skrzyżowaniach zauważą, że coś się dzieje niepokojącego, będą mogli sterować ręcznie sygnalizacjami. Informacje będą trafiały też do kierowców za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Podobne systemy działają już w sąsiednich miastach, w tym w Chorzowie i Tychach. Tak wygląda aplikacja ITS w Gliwicach. Są znaki zmiennej treści i tutaj też można podejrzeć, co na tych znakach się wyświetla w danym momencie. Jak pokazały badania przeprowadzone po wdrożeniu ITS w Gliwicach, ruch jest tam nieco płynniejszy. Na różnych ciągach mamy w Gliwicach poprawę na różnych poziomach procentowych. Jest to od 3 do nawet 16%, także w skali miasta jest to dość dużo. Musimy pamiętać o tym, że korzystają z tego nie tylko kierowcy, ale korzysta z tego też również komunikacja zbiorowa, która też dostaje priorytet zielonego światła. System w Katowicach ma być gotowy w czwartym kwartale 2023 roku. Szpital w Czeladzi został bazą dla programu pomocy chirurgicznej Ukrainie. Lekarze we współpracy z 30 medykami, wolontariuszami Fundacji Kanada-Ukraina docelowo mają zapewnić kompleksową opiekę pourazową zarówno cywilnym, jak i wojskowym ofiarom wojny. Do czeladzkiego szpitala trafili już pierwsi pacjenci, u których zabiegi rekonstrukcyjne wykonywane są od poniedziałku. Mamy na oddziale 17 pacjentów. Myślę, że już o tej godzinie około połowa jest po zabiegach. Wcześniej gościliśmy u siebie dwóch pacjentów, którzy dotarli do nas nie przez misję, ale bezpośrednio z ministerstwa. Na ile jesteśmy przygotowani? Oczywiście na dużo więcej. Mamy informację, że w następnej turze, która prawdopodobnie będzie w listopadzie, zaszczyci nas 50 pacjentów swoją obecnością i na pewno będziemy na to gotowi. Do udziału w misji szpital przygotowywał się pół roku. Pomoc pacjentom z Ukrainy ma być długofalowa, a wstępne ustalenia zakładają współpracę na przynajmniej 2 lata. Wśród pierwszych poszkodowanych są ofiary wybuchów i postrzałów. Był to pacjent ranny w czasie transportu. Transport wjechał na minę przeciwpiechotną. Doszło do masywnego uszkodzenia twarzy pacjenta. W dniu wczorajszym wykonywany był zabieg rekonstrukcyjny z użyciem przeszczepu mięśniowego i przeszczepu skórnego. Na potrzeby misji w szpitalu został utworzony dodatkowy oddział. Od początku miesiąca pracują tam nie tylko chirurdzy różnych specjalizacji, naczyniowcy i anestezjolodzy. Do tego grona dołączyli również lekarze z Ukrainy, którzy w czeladzkiej placówce pracują od zeszłego roku. Wykonują rekonstrukcję twarzoczaszki, tkanek miękkich, górnych i dolnych oraz rekonstrukcję oparzeń. Przyjazd kolegów z Kanady na pewno był wyzwaniem organizacyjnym, bo chcę podkreślić, że nie zatrzymaliśmy naszej działalności podstawowej, utrzymaliśmy ją na dotychczasowym poziomie. Polscy pacjenci są operowani codziennie i w żaden sposób nie ograniczyliśmy im dostępu do świadczeń zdrowotnych. Natomiast koledzy z Kanady operują w godzinach popołudniowo-wieczorno-nocnych. Zabiegi często przeciągają się do 2, do 3 w nocy. Pacjenci z Ukrainy operowani są w 3 salach jednocześnie. Mają zapewnioną również kompleksową opiekę pooperacyjną. Kiedy po obserwacji zdrowia na to pozwoli, wrócą do Ukrainy. Patrzy z góry na mieszkańców Zabrza. Jest tu ulica i przystanek nazwany jego imieniem. Teraz profesor Zbigniew Religa, słynny kardiochirurg i były minister zdrowia, doczekał się pomnika. Mieszkańcom nie trzeba przedstawiać tej postaci. Bardzo ważne, dlatego że to jest po prostu człowiek, który ratował ludzkie życie i pierwszy raz przeszczepił serce. Bardzo dobrze go pamiętam, bo moja córka pracowała razem z panem profesorem Religą i później był taki koncert. No i zaprosił nas oczywiście i chwilkę nawet porozmawiał ze mną, także miałam okazję. Dzisiaj rano ważący prawie 3 tony pomnik stanął na rogu ulic Religii i Wolności. Również dzisiaj do ziemi trafiła kapsuła czasu, a w niej m.in. akt wzniesienia pomnika, w którym można przeczytać o dokonaniach związanego z Zabrzem profesora. Tutaj? Stoimy przed pomnikiem wybitnego, wyjątkowego człowieka. Człowieka, który na koniec swojego życia powiedział
że wszystko, co zawdzięcza, zawdzięcza rodzinie i Zabrzu. Ale myślę, że Zabrze zawdzięcza profesorowi ukierunkowanie dalszego rozwoju miasta. Zanim pomnik przybrał obecny kształt, powstało 16 projektów, z których władze miasta wybrały właśnie ten. Pomnik o wymiarach około 7x7 metrów przedstawia postać profesora umieszczoną na elektrokardiogramie, którego elementy są zdobione 24-karatowym złotem. Robiliśmy ten pomnik spokojnie, bez pośpiechu, co też jest bardzo istotne, nie żadne tempo i tak dalej. Tak jak kiedyś robiono pracę, mistrzowie robili, trwało to parę lat, żeby coś takiego powstać. To też powstawało, bym tak powiedział, przez 2 lata. Taka jest droga, to jest ciężka praca. Choć pomnik już stoi, to nadal trwają prace na terenie wokół niego. Oficjalne odsłonięcie zaplanowano na 30 września. Od kilku lat mieszkańcy apelowali o jego remont, ale taki z poszanowaniem unikatowej, zabytkowej i cennej architektonicznie infrastruktury. Prace właśnie się zaczęły i choć nie wszystkie postulaty mieszkańców zostaną spełnione, to za 2 lata dworzec w Bytomiu ma przystawać do realiów XXI wieku. To jest inwestycja bardzo wyczekiwana przez bytomian. Dzięki niej uda się po pierwsze zwiększyć komfort podróżujących, ponieważ na hali peronowej zostaną wprowadzone ułatwienia dla osób mających trudności z poruszaniem się. Oprócz tego zwiększy się także ruch kolejowy i mieszkańcy będą mogli korzystać z większej siatki połączeń. To część dużej inwestycji na odcinku Chorzów-Batory na Kłośląskie. Efektem prac będą wygodniejsze podróże w stronę Katowic, Tarnowskich Gór czy Gliwic. Przebudowa stacji obejmie 3 perony, które zostaną podwyższone, aby ułatwić wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Zamontowane zostaną windy, nowe ławki, nagłośnienie, oświetlenie i oznakowanie. Powstanie wiadukt kolejowy przy ulicy Strzelców Bytomskich, a ten przy ulicach Zabrzańskiej, Łagiewnickiej i Miarki zostanie zmodernizowany. Przebudowana będzie również hala peronowa, co zostało uzgodnione przez Polskie Linie Kolejowe, Miasto Bytom i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace obejmą odtworzenie przeszkleń, a także montaż wzmocnień, dzięki czemu stacja Bytom będzie lepiej doświetlona, no i przywrócony zostanie jej historyczny, zabytkowy charakter. Ruch kolejowy został w Bytomiu zawieszony. Wyjątkiem są połączenia do Gliwic, ale pasażerowie muszą korzystać z tymczasowego peronu.